Od 1998 roku radny Rady Miejskiej w Kołobrzegu. W roku 2002, mając niespełna 30 lat, został przewodniczącym Rady Miasta Kołobrzeg. Radca prawny od roku... Witamy Cię w domu, panie pośle, przyjacielu, kolego. Ale nie tak wyobrażaliśmy sobie twój powrót. Dziś stoi tu przed tobą twoje miasto. Twoje. Bo gdziekolwiek byś nie był, zawsze czułeś się kołobrzeżaninem. I my to wiedzieliśmy. Trudno znaleźć słowa mogące oddać grozę tej niewyobrażalnej katastrofy. Jesteśmy, bo chcemy wyrazić swój ból i oddać Ci hołd. Nikomu z nas w najczarniejszych myślach nie przyszłoby do głowy, że niezbadane wyroki opatrzności właśnie taki los Ci wyznaczą. Sebastianie, wśród nich z niewzruszonym przeświadczeniem, że zostaniesz na zawsze w pamięci Kołobrzegu. Cześć twojej pamięci.